zapnij pasy, bo może być koło policji. Uchwyt, nie wiem, czy będzie działał, zobaczymy. Hello, witam serdecznie w nowym dniu, w nowym vlogu. Tak go zamontowałam kijowo, że... Widać dom. No, nie o to chodzi, tak nie widać mnie, taka jestem... Ale nic, jedziemy, zrobiłam sobie pazurki wreszcie. Osoby, które czekały na to, mam, wreszcie, bo mam. Powiem wam, że nie jest dla mnie istotne tak naprawdę dłonie, nie wiem dlaczego, jakoś tak nie zwracam. Znaczy zwracam uwagę u kogoś, że ładnie wyglądają, ale u siebie tak, wiecie, no są ładne, bardzo długie, bo są, muszę się trochę jeszcze przyzwyczaić, zawsze jak miałam pazurcie, to zawsze miałam długie, nie miałam nigdy krótkich, nigdy chyba, nie. Chyba, że te hybrydy na swoich. I zaraz wjadę w słupek. No, jedziemy na zakupy. A jak wrócimy, to będą porządki. Będę w ranku sprzątać wszędzie. Będę sprzątać od rzeczy. No kurczę, a jaki kurz! Niesamowity! No nic. Jadę z wszystkimi dzieciakami moimi. Ha. Tam z tyłu są cichutko. A będziemy kupić jaja, napoje, wodę i takie tam. Więc dość dużo. Ja dzisiaj sobie, o, bez rękawniczek wzięłam już, bo jest ciepło. Lenka też, daj mi sobie czapkę, Lenka. Czekamy, aż wyjadę. Oj. Tak niby już, a z górki jedzie auto. Muszę więc szybko jechać, żeby mu nie wyjechać. No, jedziemy do innej takiej Biedronki, znaczy innej, do Biedronki najdalej umiejscowionej od nas, bo jest ona największa i myślę, że najwięcej będzie jeszcze rzeczy. Mi mówiła teściowa, właśnie wróciła też z zakupów, jest godzina 9, jak wyjeżdżam, a ona była już 7 chyba, bo nie lubią ruchu, lubią jakieś mniej ludzi. I mleko muszę kupić, żeby tego nie zapomnieć. To jest najważniejsze, mleko, czy do kawy, czy żeby było po prostu. I co, że już nie ma nic. Już nie ma nic, puste półki, że nie ma co kupować. Więc zobaczymy. O, trochę tak do góry, tam może być lepiej. Więc, ale taki korek, jeszcze dzisiaj w sumie ludzie pracują. I źle. Ale jestem tak zmęczona, ale nic nie lubiłam takiego męczącego, tylko cały dzień oglądałam serial kiedyś za moich młodzieńczych czasów, taki serial Cena Marzeń, Ruby w roli głównej, nie wiem czy ktoś pamięta, jak pamięta, to w komentarzu kciuk do góry napiszcie, będę wiedzieć o co chodzi. Ale to był taki mój ulubiony serial kiedyś, no i stwierdziłam, że sobie poszukam go i włączę. No i sobie poszukałam i się włączyłam i się wciągnęłam. No niestety, ja jak jakiś serial włączę, to, to oglądam, ta Lenka potwierdza, bo... Ale to nie jest tak, że tylko leżę i tylko oglądam, tylko też coś robię, na przykład, no czasami też się położę, nie, odpocznę, poleżę, pooglądam, ale... Chodzi o to, że w przeciągu dnia cały dzień ten serial leciał gdzieś tam w tle, a ja coś tam czy sprzątałam, czy myłam naczynie, czy gotowałam, czy coś robiłam. Jak na pierwszy to i na drugi. No, na dwa telefony. Jak mi się jeden rozładuje, to par drugi włączam. No, znalazłam taką stronę Witerwi. Nie Witer, Witer, coś takiego. Później zobaczę, jaka to strona, bo nie wzięłam tego drugiego telefonu. Tam sobie oglądam, bo na CDA są niektóre tylko odcinki, nie ma po kolei, nie ma paru odcinków, więc wiedziałam, że sobie odpuszczam tam oglądać. I... Ach, jak ładnie, to mam od razu wyglądanie, a nie takie krótkie. No, ja lubię to sobie, lubię to, po prostu jestem leń i sobie nie robię. Miałam w domu już 2 miesiące, sorry, leżały te paznokcie, jak kupiłam. Na pewno 2 miesiące. 3 nie może, ale ze 2 leżą. I leżą, i leżały, i sobie zamontowałam. Nie wiem, ile się będą trzymać, bo coś wczoraj lampki nie przyniosłam sobie z lęki pokoju.
bąble powietrza tam są w jednym, więc nie wiem, czy tam fakera pokazuje, sorry, ale akurat w tym mam te bąble powietrza, więc zobaczymy, jak długo się będą trzymały. Miejmy nadzieję, że będą chociaż z tydzień. Zobaczymy. Fryzarki właśnie nie wyciągałam, tylko sobie pilniczkiem próbowałam, bo po prostu mi się nie chciało. Stwierdziłam, że sobie szybko zrobię. Ładny kolor pasują mi, moim zdaniem. Nie, dzisiaj do outfitu mego też pasuje, więc nieźle. Robimy zakupy, będą dość potężne te zakupki, no ale cóż. No, na pewno, bo samą wodę musimy przecież kupić. Ze 3 napoje albo 4, no zobaczymy. No, bo sklepy będą pozamykane, więc... Trzeba się zaopatrzyć. Coś dobrego. Do babeczki. Czy nawet dużej torby nie wzięłam, tylko taką małą, różową torbę. No. O, tutaj w sumie jest dużo ludzi. Ale jeszcze się znajdzie miejsce do stania, więc nieźle. O, chociaż ja wiem, że nie wiem, tu ludzie nie pracują. Że se... Pani jedno miejsce zajęła. Tu pan przyjechał. Nie ma miejsc. Nawet tutaj nie ma. Ale jaja. Ale jaja. Będę musiała. Nie ma miejsc. Wiecie co? Ja byłam pewna, że są miejsca. Ile towaru przyjechało? Zaraz wam pokażę. O, ile towaru nowego przyjechało. Jakieś wody, piwa, papiery, to wszystko. Tu nawet nie stanę. Muszę zawrócić. Bo tu już nie jest parking jakby nasz biedronkowy, tylko tutaj panów z kontroli. Dobra, kończę ja, bo szukam miejsca. Krzywe. Mówię, że mnie plecy bolą, ale no, mówię, masz krzywe, tak jak ja. Na pewno. Każdy człowiek ma krzywe, nie? No. Jedziemy do domu. Całe szczęście, nie wiem. Tłumy mnie przytłaczają, powiem wam chyba. Uff, chcę do domu iść. Oj Boże. Gdzie jest? Gdzie są kluczyki? Wydaliśmy 270 zł. Jak zwykle te kciuki mi się ruszają. Kurczę, nigdy nie mogę mieć tych kciuków ok. Tylko zawsze coś. No. Jedziemy, cofamy. Zobaczymy, żeby nikt nie jechał. Na razie ruch jest niezły. Wjechać za mną, a pani już za mną czekała i włączyła kierunek, że chce skręcić tu. No tyle dobrze, że się nie kłócili. Ale nie ma gdzie stanąć. Taki jest ruch, tak jest wszędzie ludzi pełno, że po prostu szok. Szok. Całe wózki wywożą. Ja kupiłam mleko, 12 sztuk było po 1,70 zł. To wzięłam. Co ja jeszcze wzięłam? Pokażę wam tak z bliska. Sushi wzięłam, tak, bo Lenka chciała. Bardzo fajne. Trochę długie. Mam nadzieję, że mi się... Nie wiem, co ja wzięłam. Dużo wzięłam rzeczy. Kajmak do sernika. Śmietankę 36. Będę robić sernik z kajmakiem. Jak na wierzchu, wiecie, bo smaruję. Gdzieś to jadłam. Tylko wiecie co? Chciałam jeszcze kupić ten... Płatki te orzechowe, jak to się na nich dały, nie? W tych płatkach. Ale tak stwierdziłam, jak mi sernik nie wyjdzie, to po co marnować te jakby migdały? I stwierdziłam, że sam kajmak starczy. Zobaczymy, czy mi wyjdzie ten sernik, czy się upiecze, czy nie, bo u mnie to różnie bywa. Raz wychodzi, raz nie, więc czasami lepiej kupić. Kto nie umie piec, niestety. I jeszcze muszę chrzan kupić, ale to już później, jak pójdziemy na spacerek, to sobie pójdę tutaj do osiedlowego sklepu i sobie kupię chrzan. Nie do Lidla, do Spara pójdziemy sobie na spacerek. To do Lidla pójdziemy na spacerek. Tam nawet nie wiem, czy chrzan jest. By był. A tutaj będzie. Oglądaj, jak w mieście się dzieje.
sprzątanka w centrum jesteśmy teraz. O mój Boże, zmęczona jestem tym oglądaniem. To wiecie, jak się człowiek wciągnie w jakiś serial, to nie ma zmiłuj, niestety. To ogląda i ogląda. A jestem w tym momencie, jak już Ruby uciekła z tym facetem, jak on się nazywa? Diron. Nie, Aaron. Aaron pewnie. Dobra, mieszka z tym. Tak oglądam, widzicie, że nie pamiętam. Że mam zaniki. Inżynier, tak. Już uciekła spod ołtarza. Wyjechali do Cancun i wzięli ślub. Teraz się zaczną cierpienia. No. Nic. O Boże. Ja już chcę do domu, naprawdę. Mam jeszcze tyle sprzątania, ale już wolę sprzątać niż jeździć. Jeszcze sama. Nie, sama jak sama, ale z wami to nie lubię jeździć. Bo ty zawsze coś chcesz. O, tu już mi odpada. Odpadł mi palec. Kciuk. Walnęłam o kierownicę. O, już mi odpadł. Ale kciuki zawsze mi tak odpadają, więc je posmaruję czymś. Pomaluję po prostu tego paznokcia jak zwykle. Bo no, kciuki mi odpadają, ja to wiem. To nie pierwszy raz. Jaką mam płytkę zniekształconą po prostu. Twoja szkoła, pomachaj szkole, pa szkoło. No pa. Kiedy będziesz chodzić na piechotę wreszcie? Czemu nigdy? Fajnie tak chodzić z koleżankami. Aha. No fajnie tak chodzić z koleżankami, z kolegami, grupką. Można sobie pogadać wtedy. Nigdzie? O Boże, jak Cię wsadzą do więzienia, to mnie wsadzą za to, że Ty nie chodzisz do szkoły. No, bo rodzic ma pilnować, a Ty będziesz mieć jakiegoś, nie wiem, kuratora. Osobę, która Cię pilnuje, będziesz miała. Dobra, kończę, później się odezwę, bo jestem zmęczona tymi zakupami. Nie wiem, czy wy tak macie. Ja już się zrobiłam taka stara kura domowa, że jakieś wyjście, jakiekolwiek, okej, fajnie, ale tak na godzinkę max. Nie dłużej, bo już przytłaczają mnie bodźce. Nie wiem, ile byliśmy, może godzinę, ale to z dziećmi to jest o wiele gorsze wyjście. No, niestety. Się martwię, żeby Alanek czasem nie jęczał cały czas. To fajny domek jest ten. Nie ten. Tamten, no. To nieskończone, ale fajny ogród mieli. Tylko złe wyjazdy. Złe się wyjazdy stąd. Bo z górnej ulicy. Dobra.